fryzura na kształt troszkę lodów lub pióra w stylu boho, oryginalne przedłużenia lub jaskrawo zafarbowane włosy? Wybierz, którą z fryzur lubisz najbardziej. Zobacz urodową bitwę kreatywnych upięć lifehacków dla fryzur w naszym nowym wideo. Rozalka ciężko pracuje. Jej salon fryzjerski jest bardzo popularny. Klientki czekają na swoją kolej wykonania fryzury od najlepszej stylistki. Wreszcie nadeszła kolej Tyldzi. Chce wypróbować czegoś nowego i niespotykanego. Nasza stylistka Rozalka wie, jak zadowolić wybredną klientkę. Zróbmy fryzurę boho z kolorowymi piórami. Przyklej klejem na gorąco ozdobne pióra do kawałka sznurka. Zrób sztuki różnych kolorów. Dodaj pióra do obu końców długiego kawałka sznurka. Przywiąż do niego krótkie części, 3 piórka po jednej stronie. Odetnij nadmiar. Rozalka przywiązuje piórowy dodatek do włosów Tyldzi. Sznurek znajduje się na jej czole pod grzywką, więc wcale go nie widać. Rozalka plecie drobny warkocz i dołącza białe przedłużenia włosów. Ale Stefcia uważa, że ta fryzura jest zbyt normalna i zbyt przeciętna. Nagle w salonie pojawia się najprawdziwsza wróżka. Rzuca na dziewczynę zaklęcie i zmienia zwykłe białe kosmyki na wzór w stylu Lamparta. Dodaj białe przedłużenie włosów do kółka na obręcz do haftu. Namaluj wzór w stylu futra Lamparta markerami. Zdejmij. O, to wygląda znacznie lepiej. Stefcia uwielbia swoją nową fryzurę. Ale Rozalka nie ma pojęcia, co tak właściwie się stało. Co gorsza, Stefcia chce dostać podobne przedłużenie na drugiej stronie. Ups! Zrobił się problem. Biedna Rozalka nie ma pojęcia, jak to zrobić. Skąd ma wziąć podobny kosmyk w tym stylu na teraz, zaraz? Klientka przecież nie może czekać. O, wielka bogini spinek i warkoczy, proszę, pomóż mi! Pomogła? Co za czary! Rozalka nie ma pojęcia, skąd wzięło się to przedłużenie, ale nie może pokazać emocji przed klientką, więc udaje, że nic się nie stało i kończy fryzurę. Nałóż biały kosmyk sztucznych włosów na tekturę. Umieść tekturowy okrągły szablon na nie i wycienij go żółtym trwałym markerem w kierunku włosów. Narysuj emoji na czarno i czerwono. Zrób kilka różnych emoji pod rząd. Stefcia jest szczęśliwa. To właśnie to, czego chciała. Jest stylowe, trendy i oryginalne. Ponownie pojawia się wróżka. Postanowiła konkurować z Rozalką. Kto jest lepszą stylistką? Doświadczona, utalentowana i uparta Rozalka? Czy wróżka i jej magiczne moce, zmysł naturalności stylu i niespodziewany sposób myślenia? Kto wygra ten pojedynek fryzur? Rozalka i wróżka są gotowe zmierzyć się w walce o piękno. A oto pierwsze ofiary. Ups, mam na myśli klientki. Tyldzia i Stefcia pojawiają się w salonie. Rywalki zabierają się do pracy. Żadna nie zamierza się poddać. Rozalka co chwilę zapuszcza żurawia na postępy wróżki. Nie mogę pozwolić jej wygrać. Rozalka spina włosy i zabezpiecza fryzurę wsuwkami. A wróżka związuje włosy Stefci w niski kucyk i dodaje kok. Wróżka dodaje fazy księżycowych spinek do włosów Stefci. Wymieszaj szarą i białą modelinę. Niech wygląda jak powierzchnia księżyca. Rozwałkuj modelinę na folii. Wytnij koła zakrętką. Ukształtuj fazy księżyca narzędziem do modelingu. Przyciśnij spinki do włosów. Upiecz zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Stefcia pokochała jej księżycowy styl. Rozalka ma odpowiedź na kosmiczną fryzurę wróżki. Grzebień w kształcie srebrnej gwiazdy będzie kluczowym elementem jej uczesania.
Potnij drut na kilkadziesięciocentymetrowych kawałków. Dodaj je do grzebienia, zakręć je, by zamocować. Pokoloruj dekoracyjne gwiazdy srebrną farbą w sprayu. Przyklej gwiazdki do drucianej podstawy. Wygląda na to, że Rozalka zachwyciła nie tylko jej klientkę, ale również Wróżkę i Stefcię. Bez wątpienia srebrny grzebień Rozalki wygrywa tę rundę i przejmuje prowadzenie 1-0. Rozalka postanawia zamienić się modelkami, by rywalki miały równe szanse. Teraz zajmuje się fryzurą Stefci. Zaczyna bez zwlekania. Musi pokazać, ile jest warta. Wróżka robi sobie przerwę na kawę. Rozalka daje z siebie 100% wysiłku. Robi wysoki kucyk. Dodaje trochę lakieru do włosów. I zawija kok. Rozalka zakłada tekturowy okrąg do koka. Pora na farbowanie. Stylistka dodaje farbę w sprayu do koka. Włosy stają się jaskrawo-różowe. Rozalka dodaje żółty papier piankowy w kształcie rożka do upięcia. I zdejmuje tekturowy okrąg. Teraz włosy Stefci wyglądają jak rożek lodów. Tyldzia z zazdrością zerka na fryzurę koleżanki. Ma tak nudny kucyk. Ale Wróżka jest czarodziejką nie bez powodu. Nie mija chwila, a puszysty lód pojawia się na głowie Tyldzi. Złóż kawałek tiulu kilka razy. Potnij na kwadraty. Zbierz je w środku i zwiąż wstążeczką. Zrób z nich pufiasty kształt. Dodaj kolorowe pompony do tiulu. Narysuj kwadraty na beżowym arkuszu pianki. Zawiń w waflowy rożek, sklej klejem na gorąco, by zamocować. Odetnij nadmiar, przyklej rożek do opaski. Dodaj tiulowy pompon. Tyldzia jest szczęśliwa. Bardzo podoba jej się fryzura. Rozalka i Stefcia nie mogą oderwać wzroku od ich magicznych uczesań. Wróżka wygrywa tę rundę pomimo szczerych chęci Rozalki 1-1. Zadowolone klientki z różkami na głowach opuszczają salon. Wróżka i Rozalka pozostały same. Cóż, potrenujmy na sobie nawzajem. Rozalka będzie pierwszą modelką, a Wróżka zaprezentuje swoje umiejętności. Oddziel i zwiąż górną część włosów. Zapleć centralną część. Zrób 2 francuskie warkocze. Rozpuść górną część włosów. Zwiąż całe włosy w dolny kucyk. A teraz najważniejsza część tej fryzury. Udekorujmy ją łańcuszkami. Połącz kilka elementów łańcuszka kółeczkiem. Połącz kółeczka do podstawy warkoczy, przykryj łączenie włosami i zawiąż jeden kawałek łańcuszka dookoła. Pora Rozalki na pokazanie, na co ją stać. Rozalka to mistrzyni koloryzacji, więc używa barwiącego sprayu w jej ostatniej bitwie. Wróżko, czy jesteś gotowa podjąć ryzyko? Rozalka maluje włosy Wróżki na 2 odcienie. Używa głębokiego odcieniu różu na wierzchu i miętowego na spodzie. Spokojnie, jeszcze nie skończyłyśmy. Rozalka dodaje filcowe nasiona arbuza do włosów. Teraz jej owocowa fryzura jest gotowa. Obie stylistki są zadowolone. Jak sądzisz, kto wygrał ten pojedynek? Która z fryzur była najfajniejsza,
a którą zrobiłybyście sobie? Kiedy będziesz wybierać kolor, pamiętaj, by być ostrożną przy wyborze sprayu. Może zostać na parę myć. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, by nie przegapić nowych fajnych trików stylizacji od Trum Trum.